Easy. I gdzie to było teraz, żebym sobie tu ładnie to przypomniał, to tu ten biedaczyna, co cały czas, ja nie przechodzę obok ciebie, bo mówię, żebym nie wyciskał hajc na stąpanie. Dobra, tu jest to, to. Tam nie wiem, co jest, tam jest temat, nie? Mogę się w chacie przespać w razie potrzeby, mam swoje własne łóżko, nie muszę do nikogo wchodzić. Świetny dom, cool. Dobra, w którym pokoju mieszkają? Helga? Helga, cześć, dziewczyno, musimy coś zrobić. Musimy coś zrobić. Potrzebuję informacji. Potrzebuję informacji. Pytaj, o co chcesz? Mhm. Który pokój wynajmuje Rekon? Który pokój wynajmuje Rekon? Ostatnie piętro, pierwsze drzwi po prawej. Tylko pamiętaj, ja ci tego nie mówiłam. Mhm. Ostatnie nie piętro? To ile to jest pięter? Pierwsze drzwi po prawej? Przynajmniej jest spokój. Okej. Okay. Ostatnie są piętro. Na to duże szanse. Pierwsze drzwi po prawej. 303. Jest. Kufer Rakona. No i gdzie jest to koło zębate? A, jest. Sama widziałam. Dobra. Nice. Było dokładnie tak, jak mówisz. Udało się podrzucić do skrzynki Rakona koło zębate. Mam już wystarczające dowody, żeby uznać tych dwóch za winnych, więc mogę wrócić do koszar i pogadać z Alderem. No dobra. Będzie jeszcze gorzej. A, Alder, on tam poszedł przecież z buta, tak no tak. Tak właśnie wydawało. Tam będzie na mnie czekał skubaniec. Pięknie! To dostaniemy ten, dostaniemy rekomendacje za podpierdolenie, za całe machlojki. Ciekawe, czy nam przeszkodzi zostać strażnikiem. Co? Takie machlojeczki to... My tak niespecjalnie lubimy, ale w sumie można to pominąć w życiorysie, także spoko. Spoko, tam jest jakaś biblioteka, jeszcze muszę tam poczytać temaciki. Oj, 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 nie, panie, ty na razie, z daleka, unikam cię. Hopku. Unikam cię. Ja tu muszę mordować, zabijać. Muszę powodować, żeby przeciwnicy cierpieli. A co? A ja łażę po mieście i rozwiązuję problemy ludzi. No dobrze. Niech będzie, panie. Adler jest. Adler czy Alder? Alder. Cholera, ale dziwnie się tutaj czuję. Możemy już zaczynać? Tak, wszystko jest już gotowe. Mhm. Świetnie. Miejmy to za sobą. Nice. Come on. Przyszło mi żyć w niedobrych czasach. Jest i ona. Ramona, dzień dobry. Mam nadzieję, że jesteś rozsądny i podjąłeś dobrą decyzję. Ja również mam taką nadzieję. Proszę o ciszę. Zebraliśmy się tutaj, by po raz kolejny omówić sprawę sabotażu dźwigu portowego. Czy znalazłeś jakieś dowody, które mogłyby wskazać jednoznacznie winę, bądź niewinność, obecnych tutaj Rekona i Veigo? Myślę, że tak. Zuch, chłopak! Wiedziałam, że mogę na ciebie liczyć. Proszę się uspokoić. Czekam na prezentację. Tak jak podejrzewano, sabotażu dokonali Rekon i Veigo. Tak jak podejrzewano, sabotażu dokonali Rekon i Veigo. Od początku to wiedziałam. Nie chciało im się pracować, więc uszkodzili dźwig. O co? Powoli. Potrzebujemy dowodów. Masz takie? Zaginione koło zębate z dźwigu jest w skrzyni Rekona. To chyba wystarczy, prawda? Prawda. Idźcie po nie i nie przejmujcie się żadnymi nakazami przeszukania. No dobrze. Jeden z moich ludzi pójdzie to sprawdzić. My w tym czasie poczekamy. Mhm. Panie, no jest. Pięknie to zrobiliśmy. Chuja z nas skończone.
twojej skrzyni znaleziono brakujący element dźwigu. Jak to wytłumaczysz? No pierwszy raz na oczy to widzę. Ktoś mnie wrabia, ja nie tknąłem tego koła. Możesz to jakoś udowodnić? No, to nie moje jest. Naprawdę. Co jeszcze mam wam powiedzieć, oszuści? Dobrze. Zdaje się, że mamy już jasność. Mam świadka, który widział, jak Rekon i Veigo sabotowali dźwig. Nazywa się Alder i jest tutaj z nami. Świetnie. W takim razie biorę się za spisywanie jego zeznania. Tymczasem proszę o odprowadzenie podejrzanych do aresztu. Wiedziałam, nice, że mogę na ciebie liczyć. Młody, rozsądny chłopak. Da się z tobą pracować. Co z moją zapłatą? Już, spokojnie. Jak zawieram umowę, to zawsze dotrzymuję jej warunków. No, przynajmniej jeśli druga strona dotrzymuje swojej części. Mhm. A ty wywiązałeś się świetnie. Proszę, należy ci się. A życie jest piękne. Pozbyłam się dwóch irytujących podżegaczy. Za niedługo wydębię od nich odszkodowanie, więc opłacę nową ekipę. Żyć, nie umierać. Na to wszystko przechlewo, oni nic nie mają. A jak nie wydębisz? A jak nie wydębisz? Co, ja nie wydębię? Ja nie dam rady? Powiedziałabym, potrzymaj mi piwo, gdybym je miała i poszłabym wszystko załatwiać. Pamiętaj, młody, jak ja mówię, że coś zrobię, to zrobię. Nikt i nic nie stanie mi na przeszkodzie. No chyba, że sami bogowie. To daj mi glejt. Tymczasem dziękuję ci za współpracę i życzę powodzenia w przyszłości. Dziękuję. Czy to oznacza, że wystawisz mi list referencyjny? Otóż to. Oczywiście, zasłużyłeś. Do zobaczenia. Kto wie, może przy następnym spotkaniu będziesz już obywatelem Archolos? Nice, referencja od Ramony. Panie, my tu musimy chyba wszystkie referencje zdobyć, co? Referencja od Ramony, referencja od Runara. Nice. A te się od Albina się liczą? No dobra, jak nie, teraz chyba idę się przespać, co? I musimy iść... Tak, prześpię się, hapsa sobie zrobię i... I co? I jajeczko, no. Dobrze, tu muszę iść. Ciekawe, czy żury śpią. Nie śpią, czyhają cały czas na ciebie. Patrzą, staje, bo jak przychodzisz. Dobra, dam ci, może mi pomoże. Co? Przepraszam, nie ma pa... No mama. Trzy. Jest fantastyczny pan jest. Jesteś fantastyczny, kolego. Fantastyczny. Mister Fantastic. Idę do mojej dziury pod schodami. Idę się przespać w spokoju. Posłucham szumu morza. Posłucham bełkotu Meneli. Gdzie była moja chata? Nawet nie pamiętam. Ty, no nie tu. Tu nie było mojej chaty. Gdzie ona była? Ej, no nawet nie wiem, gdzie była moja chata. Zgubiłem się. Ty, no nie wierzę, kurwa, że się zgubiłem. E? Ty, gdzie to było? To nie było przy Menelach, nie? A, to tam było. Tutaj. Zgubiłem się, nawet nie wiem, gdzie moja chata jest, panie. Chyba tam, nie wiem. Tu? Tu. Tu, dobrze, ile, kanie. Czy oni ten dom kiedyś zbudują? To mnie ciekawi. No, pali się cieplutko. I do rana, panie. Kaleb? Czy Kaleb coś jest w stanie mi pomóc? Ramona oraz Ruda, a w kościele?
Rida Thomas, Leo Kuna, dobra. To nie, a czekaj, może to jest targowisko. Już nie mogę tego słuchać. Sprzedawca ryb. Teraz każdy już o tym wie. Sprzedawca ryb. Obywatelka. Tajemnica, o której wszyscy... Strażnik miejski. Pracownik dźwigu. Południowiec. Przewodnik. Hej, ty! Dokąd chciał? Zaprowadź mnie. Plac targowy. Na plac. No to w drogę. Czekaj, tu po schodkach, dobra. Kurtyzano, pań! Nie doszło do... Grają w szachy przy placu targowym, ten? Dobra, tu jest ten. Przed koszarami jest skryba. Wyglądasz mi na silnego faceta. Chciałbyś może dorobić sobie trochę złota? Dawaj. Jasne, co trzeba zrobić. Jasne, co trzeba zrobić? W sumie to nic wielkiego. Zwykłe zadanie gońca. Muszę dostarczyć te worki i narzędzia na plac budowy. Nice. Problem w tym, że nie uniosę wszystkiego jednocześnie. Wózka nie mam, a zostawić tego tutaj też zbytnio nie mogę. W ramach nagrody odstąpię ci połowę mojej zapłaty. To jak będzie? Pomożesz? Nie mam teraz czasu. I tak się raczej stąd nie ruszę. Więc daj znać, gdybyś zmienił zdanie. Dobrze. Tylko muszę sprawdzić, gdzie jest... Cudownie! Kolejny darmozjad w mieście. Jeżeli przyszedłeś tu tylko po to, by zasilić grono bezdomnych, to równie dobrze możesz wybiec za mury. Chłopie, i dać ja tu się ciężko pracuję. Pierdalaj. On ci w trąbę jest plac targowy, panie, faktycznie. Dotarliśmy. Polecam się na przeszłość. Dziękuję. To teraz sobie wczytam i polecę tam za darmo. Co za kurwa złotuba. Panie, za piątaka? Nichujęc. Nie będę odpłacił za... Dobra, panie. Taki Żydek, kurwa. Taki Żydek. Piątkę oszczędzi. Ty, dobrze idę? Dobrze idę. I pomogę najpierw temu gościowi na plac budowy zanieść temat, nie? Piątka i tu piątka i tam piątka, już jest dziesiątka, kurwa. Warto było te piątego piątaka oszczędzić. I widzisz, dzięki temu dostajesz, chłopie, ode mnie... Proszę! Jedynaka, o, czekaj. O co chodzi? To bardzo drobna sprawa. Nie będzie to pana wiele kosztować, a mi bardzo pomoże. Let's go. Potrzebuję tylko jednej sztuki złota od pana. O nic więcej nie proszę. Dobrze, proszę. Trzymaj. Dziękuję. Niech Hinos ma pana w opiece. Dziękuję. Dziękuję. Będzie na biwo. Panie. Wyglądasz mi na... Chciałbyś... Dobra, pominę to. Jasne, co trzeba zrobić? Jasne. Problem w tym... W ramach nagrody. Poruszajmy, panie. Ruszajmy. Czy ja mam wziąć temat? Czy coś? Trzymaj. Powinieneś sobie z tym poradzić bez większych problemów. Easy. Chodź za mną. Tylko się nie ociągaj. Dobra, come on. O Jezus. Gdzie ty lecisz, chłopie? Dostawa materiałów. I o... Cudownie. Kolej, jeżeli... Dobra, pominę to. Panie. Pominę cię. Patrz, Ramona tu stoi? Co ty, Ramona, tu robisz? Zaraz jeszcze porozmawiamy sobie. Na temat przyszłości naszej wspólnej. Nice, panie, kurwa, to mój... Ej, tam mam, kurwa, iść? Poczekaj, muszę zasebić, bo mnie będziesz chciał zbić. Jestem. Dobra, jesteśmy na miejscu. Teraz możemy przejść do podpisania umowy. Jakiej umowy, panie? Jakiej umowy? Jakiej umowy? Twojego dobrowolnego zrzeczenia się 200 sztuk złota. Już z daleka widziałem, że masz pełną sakwę.
200 monet nie sprawi, że będziesz biedniejszy, a dla mnie będzie nieocenioną pomocą. A co ja będę z tego miał? Co? A co ja będę z tego miał? A co ja z tego będę miał? Gębę w jednym kawałku? Zadowolenie z opłacalnej umowy? Mogę też wspomnieć u kilku ludzi w gildii, że porządny z ciebie chłopak. Z pewnością pomoże to w dołączeniu do nas. Nie oddam ci mojego złota, spierdalaj. Nie oddam ci mojego złota. Zaraz was pobiję, gnojki. W takim razie będziemy musieli trochę ponegocjować. Chłopcy, pokażcie mu nasze argumenty. Teraz cię mam! No, dawaj, osiłek. Dobry masz ten nóż, ale... Nara. Ale mi mordę stukli, ty. O, moja głowa. To jeszcze nie wszystko. O, mój łeb! I co teraz? Wygrałeś. Zostawimy cię w spokoju. Z takim ciosem to nic dziwnego, że masz tyle złota. Mhm. Dokładnie. Dostawa materiałów. Skończony? Skończony, panie. Chłopaki, powodzenia. Frajerzy próbowali mnie skroić, ale się nie dałem, także... Cześć! Jesteś tu nowy? Co chwilę mnie zaczepiają, panie. Tak, można tak powiedzieć. Tak, można tak powiedzieć. Jeśli jesteś tu nowy, to radzę ci przede wszystkim uważać na własną saksę. Co ty nie powiesz, gościu? Nie mówię tu tylko o kradzieżach kieszonkowych, ale też o wszystkich handlarzach, którzy będą próbowali wcisnąć ci jakieś pierdoły. Mhm. Tak czy inaczej, gdybyś potrzebował nauczyciela, to służę pomocą. Czego możesz mnie nauczyć? Czego możesz mnie nauczyć? Nie mam jeszcze zbyt wielu lat na karku, ale od zawsze byłem zdany na siebie. Jakoś sobie musiałem radzić. Mhm. Tu się trochę pomachało mieczem, tam toporem. Postrzelałem też z kuszy czy łuku. Cokolwiek z tego cię interesuje, może uda nam się jakoś dogadać. Nice. Ucz mnie. Ucz mnie. O Jezus. O Jezu, jaki ten koleś jest, kurwa, koks. Dobra, kim jesteś? Nazywam się Norman i jestem jednym z ochroniarzy Volkera. Właściwie to przez większość dnia nie mamy zbyt wiele do roboty. Od czasu do czasu upewnimy się, że złoto dotrze do miejsca docelowego, czy dłużnik odda należność na czas. Plus jest taki, że dostałem ten wygodny pancerz. Mam gdzie spać i co jeść. Jednak nie sądzę, żeby to było najlepsze miejsce do zdobycia renomy i rozwijania swojej kariery. Mhm. Jak tylko znajdę coś lepszego, to zamierzam się stąd ulotnić. Mhm. A co sądzisz o Volkerze? Szczerze mówiąc, to sam nie wiem. Płaci nam ustalone wynagrodzenie zawsze zgodnie z terminem. Troszczy się, żebyśmy mieli gdzie spać i zapewnia sprzęt, byśmy mogli wypełniać swoje obowiązki. Jednak, jakby nie patrzeć... Dorobił się na procentach z pożyczek i bardzo nie lubi, gdy ktoś ociąga się ze spłatą. Opinie w mieście na jego temat też są podzielone. Lichwiarz. Jedni marzą, by tak jak on, dorobić się fortuny. Inni natomiast uważają, że ich długi są jego winą i pogardliwie nazywają go lichwiarzem. Mm. Co by o nim nie mówić? Jest jedną z ważniejszych osób w mieście i raczej nie traci czasu na błahe sprawy ani mało znaczące osoby. No dobrze. To idę najpierw. Myślę, że to miasto może mieć sporo... sporo... różnego rodzaju... ukrytych elementów, co? Na przykład w tej chwili znalazłem... złoto. I rozrzucone szachy. Czyli jakieś menele się tutaj podbiły o to, kto... komu zwalił konia. Czy oni tam coś grają? O, patrz, tu może coś jest. O, są. Dobra, są, znalazłem. Mhm. Dzień dobry, chłopcze, podejdź tu szybko. No i są, o co chodzi? O co chodzi?
Potwierdzisz, że mój przeciwnik oszukiwał. Nawet największy ignorant wie, że królowa nie może zbić gońca. Zaświadczysz tutaj przy wszystkich, że Leon jest zwykłym oszustem. Co? O czym mowa? O czym ty do cholery mówisz? O czym ty do cholery mówisz? O szachach oczywiście, a niby o czym innym. Zaraz. Nie masz pojęcia, co to za gra, prawda? Bogowie! To pokolenie jest stracone. Po co w ogóle jeszcze się łudzę? W takim razie już sobie pójdę. Nie będę cię dłużej załamywał. W takim razie już sobie pójdę. Nie będę cię dłużej załamywał. Do widzenia. Stój. Miałbym do ciebie sprawę, z którą nawet ktoś twojego pokroju powinien dać sobie radę. Obiecuję, że niczego nie pożałujesz. W końcu nie każdy dostaje od życia szansę na współpracę z Kuno, skromnym politykiem w służbie ludu Archolos. Nice. To co w końcu mam dla ciebie zrobić, panie? Polityk? Działasz w służbie króla? Polityk? Działasz w służbie króla? Co? Dlatego w Archoła nie poświęciłbym nawet 5 minut twojego cennego czasu. Wspieram sprawę starszą od nas wszystkich i jedyną godną uwagi i poszanowania. Brzmi intrygująco. Co to za sprawa? Co to za sprawa? Sprawa Ulryka. Archolos już dawno powinno odłączyć się od królestwa i stanowić osobny byt polityczny. To Robar wciągnął nas w wojnę z orkami. To on sprowadził na nas kłopoty. Powiedz mi, co myślisz o Robarze drugim? O tym nieudaczniku. Jego słowo już dawno przestało mieć jakiekolwiek znaczenie. Realną władzę w królestwie ma teraz dworska świta. Dyktują mu, co ma robić, a on posłusznie wszystko wprowadza w życie. Nie zdziwiłbym się, gdyby Robar tak naprawdę od dawna nie żył. To by tłumaczyło ten szereg katastrofalnych decyzji. Chociażby ten pomysł z kolonią górniczą. Na to mógł wpaść tylko szaleniec. Po co przeznaczać na to tyle środków? Po trochę tarczy mieczy z magicznej rudy? Nie boisz się mówić o tym tak otwarcie? Ktoś musi. Poza tym jestem tutaj znany. Znany i bogaty. A ludziom mojego pokroju niełatwo zamknąć usta. Co myślisz o Ulryku? Jego ekscelencja Ulryk, władca Wilczego Leża, jest potomkiem w linii prostej legendarnego władcy wyspy, Wolfcaka. To on powinien sprawować tutaj rządy, a nie przybłędy z kontynentu. Poświęcam cały swój czas i siły, by przywrócić go do władzy. Póki co z marnym skutkiem. To nie moja wina, że ludzie nie rozumieją podstawowych zasad panujących w polityce. Ci partacze, urzędasy króla, nigdy dobrowolnie nie zrzekną się władzy. Za dobrze im przy korycie. Wszystko, o czym mówiłem lata temu, spełnia się co do joty. Król wprowadza chore edykty i dekrety, podwyższa podatki, zawłaszcza kupieckie statki, a przez wciągnięcie nas w wojnę z orkami sprowadził plagę uchodźców na wyspę. Dopiero teraz ludzie zaczynają widzieć, że to ja miałem rację. Ja! Władze powinny jak najszybciej oddać kontrolę nad wyspą w ręce Ulryka. On zaprowadziłby tutaj porządek twardą ręką. Dobrze. To co w końcu mam dla ciebie zrobić? Ten szarlatan Leon chełpi się, że mnie pokonał. Ale on oszukiwał, przysięgam. Udowodnię to bez problemu dzięki podręcznikowi Prawidła szachowe, gdzie spisano wszystkie zasady tej wspaniałej gry. Musisz zrozumieć, młodzieńcze, że takim kłamcom jak on należy się surowa kara. Całe społeczeństwo na tym zyska. Tyle zachodu oparty w jakąś... w sumie nie będę go... Mamy taką umowę. Zwycięzca każdej partii jest zwycięzcą naszych debat, a dzisiejsza jest zbyt ważna, bym mógł ją odpuścić. O czym rozmawialiście? To już nie powinno cię obchodzić. Dobrze. Musimy omówić kwestię zapłaty. Oczywiście, wy młodzi
Mielibyście zrobić coś za darmo. Chłopcze, jestem wpływowym człowiekiem i mogę ci bardzo pomóc, o ile stoisz po właściwej stronie. Staram się o obywatelstwo. Skoro jesteś taki wpływowy, to może mógłbym liczyć na twoją referencję. Nie ma problemu. Przekażę skrybie, co trzeba. Ale teraz już idź. Nie ma czasu do stracenia. Gdzie mam szukać tego podręcznika? Nie wiem. Sprawdź wśród kupców albo u kogoś wykształconego. No, znikaj. Ja tymczasem pójdę kupić sobie coś do jedzenia. Zgłodniałem od tych dysput. Gambit Królewski. Kuno chce udowodnić, że jego przeciwnik oszukiwał podczas partii szachów. Jeśli przyniosę mu podręcznik prawidła szachowe, to poprze moją kandydaturę na obywatela miasta. Wspominał, że może go mieć ktoś wykształcony lub któryś z handlarzy. Tylko to, kto w tym mieście może handlować takimi księgami? Może jeszcze sprawdzę, co do powiedzenia mojego oponent. Dokładnie. Dziwię się, że byłeś w stanie tak długo słuchać tego pacana. Pewnie masz teraz do mnie jakąś sprawę. Kuno twierdzi, że oszukiwałeś. Biedny. Cóż, pogodzenie się z porażką nigdy nie przychodziło mu łatwo. Wytłumaczysz mi, na czym miało polegać moje straszne oszustwo? Goniec nie może zbić królowej. Królowa nie może zbić gońca? Królowa nie może zbić gońca. To ciekawe. Często grywasz? Nawet nie znam podstawowych zasad tej gry. Typowe dla młodych. No ale chyba ci się nie przedstawiłem, prawda? Nazywam się Leon i jestem skromnym kupcem. Wracając do szachów, królowa oczywiście może zbić gońca. Tak samo jak goniec królową. Każdy pion i każda figura mogą się zbijać nawzajem. To prawda. Jako wyjątek można uznać tylko króla. Tak, tak. Kuno wspominał mi o waszych dyskusjach. Ty też podchodzisz do nich tak poważnie? Wiesz, Kuno uważa się za wybitnego polityka i znaczącą postać w mieście. Jego poglądy i podejście nazwałbym dość skrajnymi. A ty? Interesujesz się może polityką? Średnio. Oczywiście, lubię wiedzieć, co się dzieje wokół mnie. Oczywiście, lubię wiedzieć, co się dzieje wokół mnie. Wspaniale. W takim razie powiedz mi, kogo popierasz? Władzę królewską czy Ulryka? Uważam Ulryka za prawowitego władcę. Uważam, że Robart to mądry władca. Kiedyś taki był. Mogę nie zgadzać się z Kuna na wielu polach, ale nie jestem też ślepy. Król coraz bardziej uzależnia się od magicznej rudy, zamiast poszukać alternatywnej drogi do zyskania przewagi w wojnie. Elektryczność. Rozumiem, do czego zmierzasz. Bardzo dobrze. Każda moneta ma dwie strony. Polecam ci zawsze obejrzeć dokładnie obie. Kuno chce, bym udowodnił twoje oszustwo. Prosił mnie o przyniesienie księgi Prawidła Szachowe, gdzie podobno zapisano wszystkie reguły tej gry. Znakomicie, przynieś mu ją proszę. Możesz nawet wziąć moją kopię. Chociaż nie, czekaj. Ostatnio ją gdzieś zgubiłem. No trudno. Wiesz, kto jeszcze może ją mieć? Najprędzej ci, którzy z nami grywają. Problem polega na tym, że to mieszkańcy Starego Miasta, do którego dostępu nie masz. Na twoim miejscu poszukałbym u magów wody w mieście. Oni mają pokaźne zbiory. O, a gdzie są magowie wody? Dlaczego tak ci zależy, żeby Kuno faktycznie ją dostał? Bo się skompromituje, jak zawsze. Widzisz, Kuno myśli, że jest ważnym graczem na scenie politycznej. A tak naprawdę większość uważa go za pośmiewisko Starego Miasta. Ileż to petycji i propozycji reform napisał. Wszystkie absurdalne, albo wręcz głupie. Ulryk pewnie się wstydzi, że ktoś taki zabiegał jego interesy. Problem w tym, że obiecał poprzeć moją kandydaturę na obywatelstwo. Posłuchaj, zrób to, o co cię poprosił. Jeśli on nie dotrzyma swojej części umowy, a nie zrobi tego na pewno, to ja ci pomogę. Dobrze. Dorzucę też trochę złota, czego on ci pewnie nie zaproponował. W końcu jego spadek po matce kiedyś się skończy i może nim szastać. Dobrze, jeszcze tu wrócę. W takim razie powodzenia. Co słychać? Kuno znowu szaleje z wydatkami. Jego wuj miał jednak rację, że roztrwoni majątek swej świętej pamięci matki. No dobrze. Magowie wody?